Hej widzu, jeżeli możesz i masz taką możliwość, bo masz konto, to możesz zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem, dzięki. No i życzę ci mega miłego dnia, bo Simon uzależnił się dzisiaj od Among Us. Nie, tak po prostu. O Jezu, pada deszcz, i moja limuzyna stoi przed domem, najgorzej, jeszcze mocno pada. Szybko, mu limuzynko, nie. Zrobiłem cię tak imprezowo. O Jezu, w ogóle, czekajcie, bo... O, wjeżdżam, okej. Mam nadzieję, że się zmieści, o. Ledwo? O. No dobra, nie zmieściłaś. W ogóle Simonek, jak ty się cieszysz z milionów zarobionych? Nie przeszkadzaj mi się o żadnych milionach, mam kaszę gam. Nie jesteś za mały na tą grę? Nie, jestem duży. Przecież nie, ta gra jest dla starszych, to nie nagrywa. Nie, bo mnie zabije im pośtoj. Jezus, Simonek, co ci odwala? Co w ogóle? Co to jest? A, ciocia, bo ogólnie nie mówiłem ci. Co jeszcze, to jest? Ale... Czekaj. Czekaj, to, czemu to się rusza w maszy... Chodź tu, Simonek, uciekamy stąd, szybko, nie, tata, nie. Bo ja ci wytłumaczę, ja jestem ogólnie wielkim fanem gry Among Us. I to po prostu nie wylokowałeś się z konta bankowego, na którym pieniądze przyszły. No to kupiłem takie maszkotki żywe. To jest żywe, to się rusza. Za 20 tysięcy kupiłem i to co najlepsze, tata, no. One rosną wraz z jedzeniem. Rosną? Jak to urośnie, to będzie... Rosną. Nie, wywal to, proszę cię, Simonek, ja nie mogę czegoś takiego otrzymać. No, kupiłem to za swoje pieniądze, 20 tysięcy. What? 20 tysięcy? Jezu, no, ale jest... zobacz, takie fajne, moje łusko im oddałem. Czyli to mamy wszystkie kąpać i karmić, to jest ohydne. Tak, pierwszy raz tańczcie niż... moje, tak, tańczcie Among Usy. Kto jest impostorem? Kto chce wylecieć? No, to, kto chce? Simonek, co ty robisz z nimi? Czemu ty ktoś? Dałeś Among Usom jakieś tańce kazałeś robić? Co to ma być? Czemu ty mi wynosisz? Nie, ja wywalam je na śmietnik. Co to ma być w ogóle? Zatrudniasz sobie no jakiś... No i 5000. Kolejny Among Us, skąd on się tu wziął? Co to jest? Nie wiem, teraz mamy chyba z 10 Among Usów w pokoju. Simonek, co ty odwalasz tutaj? Nie, ja wywalam te Among... Czemu to jest takie duże? Co to jest? Nakarmiłem ją twoimi chipsami. Nie, dobra, czyli jak karmisz, to rosną. Zaraz, co jak nakarmi się je? Czy one będą jakieś, nie wiem, tu, na świecie, idź stąd, idź. Nie jest. Tata, ale to jest dziwa maszkotka, nie wyrzucaj, jej. Zobacz, ile ty masz maskotek, po co ci aż tyle? No, bo tak. Ja chodźcie, chłopaki, idziemy grać w Among Usa. O Jezu, ty jesteś jedyną dziewczyną tutaj. Dobra, to masz, ty też idź z nimi pograj. Nie wiem, czy ty rozumiesz Among Usu, nie. Ja idę do pracy na razie, a no tak, nie muszę pracować, to się przejadę limuzyną. No wszyscy muszą jeść, nawet Among Us, dlatego macie tu jeszcze marchewkę i... Among Usi, zapraszam na jedzenie, chodźcie. Chodźcie, zapraszam na jedzenie, dokładnie tak, proszę się tutaj rozgościć. Przygotowałem dla was samemu taką jedzenie wielkie. Zjedźcie sobie i rośnijcie, weźcie co chcecie. I smacznego. Jeden stolik już jedliście, jesteś długi, jedźcie sobie, na spokojnie, jedźcie. Nie, ziobłaku jedzenia, dokładkę potrzebujecie czy nie? Bo na spokojnie, żebyście sobie pojedli jak najwięcej, żebyście urośli. Mogę dołożyć, w lodów przecież, naprawdę. Monek, co ty robisz za mongasami? Bawicie się w salonie, tak? Nakarmiłem je, tatusiu. Przecież od karmienia rosną, nie widziałeś no, o tym? No każdy musi jeść, tato. No, ale one urosną, nie mam miejsca w domu. Dobra, trzeba je zamknąć, nie wiem, gdzie je zamykamy? Tu, w szafie. Chodźcie do szafki, chodźcie, słodziaki, chodźcie. Nie, one zjadzą nas. Simonek, co to jest? O, ale wrzątku idą. Czego ty chcesz? Do szafki, czerwony. O, dobra, szybko. Close. Dobra, o. Tam chyba zostaną, nie wypuszczaj ich pod żadnym pozorem, bo jak urosną, to nam dom wywali cały. Każdy musi jeść, ale nie wypuszczać. Idź grać w Among Us. Nie do niej obchodzi. Idę ci przygotować coś do jedzenia, bo każdy musi jeść. Nie wiem, co ten Simonek zrobił, że im dał. Dam mu watermelona, bo to mu się, nie wiem, chodź tu, Simonek. Czemu ty w ogóle masz wyłączony ten komputer i udajesz, no, że grasz? Bo nie włączył się jeszcze. Co to jest za komputer? Ile on się włączy? Nie wiem. Jedź sobie. Co tam się dzieje, Simon? No urosły. Nie, no nie możemy ich tak trzymać, to czekaj, sobie nie mora. A guzika im dam. Proszę, nie! Macie... Czemu ich wypuściłeś? No, Simon! Trzymaj guzika, nie, ja się chowam w szafie. Nie, zostawcie mi Among Us. Co tata? Nie. Porwały go jeszcze. Co to są w ogóle za zdjęcia w jego pokoju? Simon, wracam do ciebie, gdzie ty jesteś? Nie, uciekają z nim. Gdzie one biegną z nim? Nie, no co to są za zabawki w ogóle? Simonek, chodźcie, pogamy razem! Nie, co tam się odwala? Zostawcie go, kurczę! Ja nie wiesz, dobra, chyba już koniec. Among Us, czemu wy tu tańczycie? Ja mam takie pytanie, co wy tu robicie? Bo tak chyba nie tam takiej gry, tak się chyba nie robi. Czemu oni tańczą? Halo, pani Among Us, co mam tu zrobić? Tata, gdzie ty jesteś? Ja już nie chcę i jakieś maszkotki. Nie, tata, on mnie jeszcze podniósł. Tata, gdzie ty jesteś? Czemu cię tu nie mam? Nie rzucaj mnie! Nie, czemu on chce mnie rzucić? Jezu, co one odwalają? Dobra, trzeba jakoś, nie wiem.
O, już wiem, pojadę po limuzynę. A, no tak, muszę się wrócić, dobra. Simonek, wytrzymaj tu jeszcze 10 minut, błagam, wytrzymaj tu. Gdzie jest Simonek? A co, poza ci on? No, przyjechałam go odwiedzić, no. Chcesz zobaczyć gdzieś Simonek, to wsiadaj do mojej pro limuzyny. Aż, ukradłeś pewnie. Nie ukradłem, wygrałem na loterii, chyba. Ale jedziemy po Simonka, chcę ci pokazać, gdzie on jest, bo on się świetnie bawi ze swoimi zabawkami najdroższymi, bo mu kupiłem, bo jestem dobrym tatą. Co za zabawki? Czekaj, tylko wjadę. Ała, dlaczego? Nie chciałem ciebie. Przejechałeś, no. Sorry, Simonek, ja chciałem te ktosie przejechać, nie wiem. Moje zabawki chcę przyjechać. Wiesz co, kupmy nowe, co ty na to? Nie, chcę te. Nie, kupimy nowe, nawet nie mów. O, dobra, przyjechałem je znowu. O, jedźmy do domu po prostu. O, wydaje mi się, że musisz mi oddać Simonka. On nie może tu mieszkać. Nie, nie mogę ci oddać Simonka, co ty w ogóle gadasz? Za co? Za co, co? On ma świetne warunki przecież. No tak, ale mu odbiję od pieniędzy, zobaczysz. Pokażę ci, jak Simonek się świetnie bawi ze swoimi... ilu ich tu teraz? Co tu się... Zobacz, jakie słodkie te zabawki, tańczą. Przed chwilą były duże i już teraz ich nie karmimy, wszystko... Gdzie jest Simonek w ogóle? Właśnie nie widzę go. Czekaj, a co? Kto to jest Simonek? Simonku? Simonku? To jest Simonek, bo jego nikt to Simon... Simon! Co się z tą sta... Nie, coś tu się odwaliło. Czemu on jest Amongiem w ogóle? Co tu się odwaliło? Czekaj, ja go wrzucę do wanny. O, nie, wyrzuciłem go z domu. Szybko, przed domem. Simonek, gdzie ty, który ty jesteś? Simonek! Nie no, gdzie on jest? Poszedł do pokoju. Simonek, czekaj, chodź tu, do mamusi chodź. Pójdziesz do mamusi na razie, mam... No nie, co tu się odwaliło? Wujek, nie pytaj! Czemu tu jesteś? Mam za ciebie pieniądze, wiesz co? Dam ci 10 dolków, jakie zabierzesz do domu wszystkie te Amongas oprócz Simonka. Za 10 dolarów mam wszystkich zabrać? Więcej! Dobra, dam ci moją limuzynę na jakiś czas. Limuzynę? No dobra, to mogę ich zabrać, ale... Poczekaj, dobra. Co oni tu w ogóle robią? Nieważne, weź je wszystkie do rejonk i wrzucaj je do limuzyny, szybko. Nie zabieraj, bo jak mnie płaci! Ja nawet nie zabierz mam tyle miejsca, płaci. Ale muszę limuzynę wziąć, bo ja ich nie zmieszczę w samochodzie. Co tam jest z tyłu? Jezu, jakie bobaski tu siedzą same. To jeszcze nie wsiadł. Ile jeszcze... ich tam dobra. Jest? Dobra, nie, ja wszyscy. Gdzie Simonek? To... Siedziemy! Nie, Simonka zabrał! Jezu, wujek, jak ja cię dopadnę, co ty mi z dzieckiem zrobiłeś? Co tu się... Czemu wszyscy płaczą? Nikt nie płaczy, śpią wszyscy, tak? Co tu się... Co to są za łóżka w ogóle złączone? Co ty, Jerry, zrobiłeś? Nie wiem, taki... Nie umiesz wychowywać dzieci, zrób mu mleczko! Masz tu mleczko, jest, o, widzę, że leży. To wy robicie? A i ten jeszcze jedna sprawa, bo... No. Samochód trochę uderzyłem. Nie, ale... gdzie moja limuzyna? Gdzieś tam stoi chyba. No i super, nie. Rozwaliliśmy limuzynę. Dobra, Jerry, robimy jedną rzecz. Chodźmy na górę, szybko, z tymi dziećmi. Dobra, Jerry, te dzieci mnie tak zdenerwowały. Simonek, przykro mi, ale muszę to zrobić. Po co my na tą górę przyjechaliśmy? Co ty chcesz z nimi zrobić? Po co, Simonek, kupowałeś takie zabawki w ogóle? Ale musiałem to już zrobić dawno temu. Mogę wiedzieć, co ty robisz? Oglądać z nimi zachód słońca. Spoko, nie? Ładnie, no. Ładnie. Ale Jerry... Za tą limuzynę ci nie wybaczę! Aaaa! Co jest? Aaaa!